Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na film, którego na moim kanale już dawno nie było, a mowa tutaj o kolejnym odcinku serii Recenzje. Tak, ci co są nowi na moim kanale i nie wiedzą o co chodzi, to powstała na kanale już dawno temu seria typu Recenzje i w każdym odcinku pokazuję Wam trzy produkty i mówię swoją opinię. Czy są dobre, czy są godne polecenia, czy też nie. Oczywiście to jest tylko moja subiektywna opinia, po tym jak umie się sprawdziły, każdy może mieć inną opinię. Ostatni taki odcinek sprawdziłam, pojawił się w listopadzie, także to było dawno temu, a ja mam już sporo nowych produktów, które chciałabym Wam o nich opowiedzieć i powiedzieć, czy są dobre, czy nie. Także, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Na pierwszy rzut idzie Bielenda i to jest kremowe serum do ciała, odżywienie, płatki owsiane i len. Jest to produkt, który na moim kanale już pojawił się nieraz. Pokazywałam Wam go, mówiłam, że to jest jeden z moich ulubionych produktów, jeżeli chodzi o ciało, nawilżenie. Produkt sprawdza się bardzo, bardzo świetnie. Przeczytam Wam, co to serum robi, więc jest to unikalne kremowe serum do codziennej pielęgnacji ciała. Łączy w sobie odżywczą kremową pielęgnację ze skutecznością skoncentrowanego serum. Bogata formuła zadba o każdy rodzaj skóry, szczególnie suchą i wymagającą odżywienia. Serum łączy ochronne i zmiękczające działanie ekstraktu z lnu, zawierającego cenny kwas linolenowy, z wygładzającą jedwabną mączką owsianą. Te składniki, zatopione w aksamitnej konsystencji, dostarczają naskórkowi wielu cennych składników odżywczych, przyczyniając się do poprawy jej kondycji. Serum zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry, poprawia jej kondycję, sprężystość i elastyczność, wygładza naskórek. Bogata formuła bardzo dobrze rozprowadza się na skórze, szybko wchłania, pozostawiając naskórek dobrze odżywiony, zadbany, pięknie pachnący. I powiem Wam tak, produkt pachnie fenomenalnie. Ja dostałam kiedyś, jak robiłam zakupy w Rossmanie, próbkę, chyba z dwie czy trzy próbki tego produktu. Po pierwszym użyciu powiedziałam, wow, to jest produkt po prostu fantastyczny, muszę kupić opakowanie pełnowymiarowe. Tak się też stało, kupiłam. Tubka ma 200 ml, a jest bardzo wydajna. I jak wiecie, ostatnio, co byłam w Rossmanie, nie było tego produktu, niestety, ale na pewno do niego wrócę, bo produkt jest godny polecenia. Bardzo dobrze nawilża, dodatkowo pięknie pachnie, skóra jest naprawdę tak gładka, zwłaszcza po peelingu, to już w ogóle. Także naprawdę produkt jest godny polecenia, ja go Wam mogę z czystym sercem polecić. I widziałam, że jest też żółta, takie właśnie balsam i zielony, także zamierzam przetestować. Póki co ten mogę Wam polecić, jest mega, mega fajny, mega wydajny też, starcza na bardzo długo. Dodatkową jego zaletą, myślę, jest to, że jest w tubce, także możemy tylko wycisnąć. Nie musimy wkładać rąk do tego produktu, bo wiem, że nie każdy to lubi. Naprawdę produkt super, ja go kocham i uwielbiam. Tyle na ten temat. Kolejny produkt to jest Garnier Skin Active. I to jest żel do twarzy z węglem, który ma nam oczyścić skórę, odblokować pory, zredukować powstawanie zaskórników. I czy ten żel działa? Jeżeli widzieliście projekt Dengo, to jest stosunkowa nowość. Jeżeli na moim kanale oczywiście. Jeżeli widzieliście projekt Dengo, to wiecie już, jakie mam zdanie na ten temat. Jak dla mnie to jest jedna wielka porażka, ten żel. Ja Wam powiem, że ja produkty ogólnie z węglem bardzo, bardzo lubię. Używałam serii Carbo Detox z Bielendy, która się u mnie świetnie sprawdziła. Zauważyłam, że ten żel jest właśnie z węglem, więc stwierdziłam, że może ją się u mnie sprawdzi. Czemu by nie? Przetestuję. Przetestowałam. I na początku, owszem, ten produkt był fajny. Nawet Wam chyba z którymś z vlogów mówiłam, że jest fajny, że bardzo dobrze oczyszcza. Rzeczywiście oczyszczał skórę. Ja czułam, że ta skóra jest oczyszczona. Jednocześnie nie mając takiego uczucia ściągnięcia tej skóry, więc byłam naprawdę mile zaskoczona i taka pozytywnie nastawiona. No niestety. To nie trwało zbyt długo, ponieważ ten żel powodował, że mnie wysypywało i wyglądałam po prostu okropnie. Tak, ja ogólnie nie mam cery jakiejś problematycznej. Nigdy nie borykałam się z problemem trądziku. Oczywiście pojawiają mi się wypryski, są to wypryski zazwyczaj w okolicy tutaj brody, w momencie, kiedy zbliżają mi się kobiece dni. Natomiast tak ogólnie, albo jak dotknę brudną ręką twarzy, wyskakuje mi, natomiast ja się staram tego oczywiście nie robić, ale czasami tak wychodzi. Jednakże, tak jak mówię, nie mam cery problematycznej po użyciu tego żelu.
Po prostu moja twarz wyglądała okropnie. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, słuchajcie. Normalnie jeden wielki syf, po prostu syf na syfie, co chwilę, codziennie wyskakiwał mi nowy. Tragedia. Teraz już to wygląda dużo lepiej, chociaż oczywiście i tak mam makijaż i to dzięki temu mnie uratowało, że nikt tego nie widział. Ale tak, tak jak mówię, on mnie wysypał, także jak dla mnie jest to wielka porażka. U mnie się nie sprawdził, ja go nie polecam, a szkoda, bo wydawał mi się, że będzie fajny. Dodatkową też zaletą jest pompka. Wiecie, że ja lubię takie właśnie żele z pompką, łatwo się je używa, no natomiast ten produkt to jest totalna porażka, jak dla mnie, ja go nie polecam Wam. Ale przypominam, kochani, to co się sprawdziło u mnie, lub też nie sprawdziło, niekoniecznie sprawdzi, też nie sprawdzi się u Was, więc każdy musi przetestować. Ja tak jak mówię, jak dla mnie ten produkt to jest porażka, ja go więcej nie kupię i Wam go nie polecam. Tak wygląda. Tak. I kolejny produkt, to właściwie dwa produkty, ale to jest jedno jakby, to są toniki z Evre. Tak, toniki, które używałam, ten pomarańczowy używałam już dawno temu, ale opakowanie trzymałam, żeby Wam właśnie powiedzieć, nagrać recenzję. A drugi skończyłam całkiem niedawno, mam jeszcze jeden taki, ale w chwili obecnej używam z Ziai, żeby była przerwa. Więc, toniki. Zacznę od tego pomarańczowego, jest to Pure Roli, normalizujący tonik do twarzy, do skóry tłustej z niedoskonałościami. Ten tonik kupiłam już bardzo dawno temu, bo chciałam go przetestować, chciałam wypróbować jakiś inny tonik, bo zazwyczaj używam z Ziai, liście Manuka i ten tonik bardzo też lubię, chyba recenzja jest na kanale, tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o ten tonik, chciałam go po prostu przetestować, wypróbować coś nowego, wiecie, lubię testować kosmetyki. I kupiłam go sobie, przetestowałam. I naprawdę powiem Wam szczerze, że jest fajny. Teraz Wam powiem, co on tutaj ma, jakie działania. Więc tak, ekstrakt z kwiatu neroli działa antyseptycznie i oczyszczająco, tonizuje i reguluje wydzielanie sebum. Posiada właściwości przeciwobrzękowe i ściągające. Składnik, którego Wam nie przeczytam, bo nazwa jest po prostu skomplikowana. Wiążą wodę na skórku, zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia oraz wygładzenia. I następny składnik, którego Wam nie przeczytam, jest równoważy wydzielanie sebum, zmniejsza liczbę i rozmiar i objętość porów skóry, wygładza, matowi, poprawia ogólny wygląd. Jeżeli chodzi o ten tonik, czy on działał? Działał, kochani, działał, naprawdę, przepiękny zapach. Po rozpyleniu na twarz, ta twarz była bardzo mokra, więc on był trochę inny niż toniki, które dotychczas używałam, ale szybko się wchłaniał. Jedyny minus to było to, że jeżeli dostał się do oka, to oczy niestety moje akurat mnie piekły. Dodatkowo tonizował tą twarz, rzeczywiście wydzielanie sebum się zmniejszyło. Co to jeszcze było? Ja nie zauważyłam żadnego tutaj takiego uczucia ściągnięcia tej skóry, absolutnie. Jeżeli chodzi o pory, były zmniejszone, były mniej widoczne. I z moim zaskoczeniem wielkim, jeżeli chodzi o ten tonik, było to, że ten tonik nawilżał skórę. To było dla mnie naprawdę zaskoczenie, bo ja wcześniej nie spotkałam się z tonikiem, który by tak aż nawilżał tą skórę. Natomiast ten naprawdę mega nawilżał. Ja na pewno do tego produktu wrócę, jest naprawdę fajny, godny polecenia. Jak dla mnie plusem oczywiście jest to, że on jest z atomizerem. Ja takie toniki lubię, po prostu rozpylamy na twarz i mamy spokój. Tylko tak jak mówię, on nie był w postaci mgiełki. Tylko po prostu ta twarz była mokra, tak jakbyśmy ją wodą dopiero co umyli, ale sam w sobie tonik bardzo dobrze działa, wydzielanie sebum się zmniejszyło, przynajmniej u mnie, ja mam skórę mieszaną ogólnie, coś mi zaschło w gardle, więc wydzielanie sebum się zmniejszyło, twarz była stonizowana, nawilżona, też te pory były zmniejszone, także jak dla mnie tonik super, ja go Wam z czystym sercem również polecam i myślę, że jest godny tego, żeby go polecić. A drugi tonik, który sobie zakupiłam, to jest Magic Rose i to już jest tonik do skóry mieszanej. Tak naprawdę kupiłam go przypadkiem, bo chciałam kupić ponownie ten, ale go nie było i zauważyłam, że jest tonik do skóry mieszanej, czyli dla mnie, idealnie dla mnie. Jest to różany tonik do twarzy, woda różana, kwiat hialuronowy. Woda różana tonizuje, przywraca naturalne pH, wycisza zaczerwienienia, poprawia kondycję skóry, wzmacnia naczynia krwionośne. Kwas hialuronowy wiąże wodę na skórku, zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia i wygładzenia. Alantonina łagodzi, przynosi komfort, delikatnie napina skórę. Jest to tonik bardzo też fajny, oczywiście atomizer, to jest to, co ja lubię. Ten tonik jest w postaci takiej mgiełki, czyli ta twarz nie jest aż tak bardzo mokra, szybko się wchłania, zapach ma taki różany. I on akurat mnie nie szczypie w oczy, jak mi się tam coś dostanie.
Co jeszcze? Tak, oczywiście tonizuje, to akurat prawda, wycisza zaczerwienienia, też prawda, bardzo dobrze sobie z tym radzi. Kondycja skóry ogólnie jest taka bardzo dobrze poprawiona. Też nawilża, co też byłam w szoku, że tak dobrze może tonik nawilżać, ale bardzo dobrze nawilża. Jeżeli chodzi o to napinanie skóry, nie zauważam, żeby moja skóra była jakoś napięta. Na pewno wydzielanie sebum też, zauważyłam, się zmniejszyło. Jest tutaj, słuchajcie, dwa zastosowania są tego toniku. Oczywiście oprócz takich pielęgnacyjnych, czyli przywrócenie pH i tak dalej, są dwa jeszcze zastosowania, które mnie bardzo ciekawią. Pierwsze zastosowanie to jest taki, jako taka mgiełka odświeżająca, a drugi to jest w ogóle, który mnie zastanawia i chciałam nagrać Wam test tego właśnie zastosowania, ale nie zdążyłam. Jest to stosowany na makijaż, utrwali go i nada mu naturalne wykończenie. Także tego jestem bardzo ciekawa, czy on rzeczywiście, jak damy go na makijaż, nam ten makijaż utrwali. Jestem tego mega ciekawa i planuję nagrać dla Was taki film, ale tak jak mówię, ja zaczęłam go stosować gdzieś w okolicach Vlogmas i no potem był Vlogmas, więc nie nagrywałam nic takiego testu, potem się skończył, ale tak jak mówię, mam jeszcze jedno opakowanie, więc spokojnie taki film na pewno nagram, bo naprawdę jestem ciekawa, czy on rzeczywiście tak działa. Wrócę jeszcze na momencik do tego toniku Evra, ponieważ zauważyłam, jeżeli chodzi przy tym toniku, że jeżeli miałam jakieś niedoskonałości na twarzy, w momencie stosowania jego te niedoskonałości dużo szybciej się goiły. Naprawdę, byłam też pod wielkim wrażeniem. Także jeżeli chodzi o te toniki, użyłam dwa, jak dla mnie działają, sprawdzają się, wykonują zadania, które mają wykonać. Moja twarz naprawdę bardzo je lubi. Moja twarz, moja skóra, że tak to powiem. Bardzo je lubię, one są, rzeczywiście działają, to nie są jakieś tam, wiecie, toniki, które tak naprawdę nic nie robią. Absolutnie, jak dla mnie, super są. Na pewno do nich wrócę, do obydwu, bo bardzo je lubię, zresztą ten już wiecie, że mam. Także ja Wam polecam oba te toniki, polecam zakupić. W ogóle markę Evra jest bardzo dobrą marką, jak dla mnie. Także to by było na tyle, moi kochani, w dzisiejszych recenzjach. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził i przypominam, to co się sprawdziło u mnie lub też nie sprawdziło, niekoniecznie sprawdzi, czy nie sprawdzi się u Was, żeby nie było, ale ja jestem zawsze ciekawa, czy tylko u mnie się dany produkt nie sprawdził albo sprawdził, czy też u Was. Dzięki bardzo, że byliście, kciuk do góry, proszę oczywiście o pozostawienie, napiszcie mi komentarz, bardzo mi bardzo miło, śledźcie mnie na Instagramie. Ja już się z Wami na dzisiaj żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa, pa!